Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Tym razem odcinku pod nazwą Jeden chłopak, a dwie dziewczyny. Ta nazwa mi się kojarzy z takim filmem, który kiedyś widziałem. On się nazywał Two Girls, One... Zapraszam! Wystarczy jeden gest, to pierwsza klasa jest. Dzień po szkolnej imprezie jest zawsze wyjątkowy. Jest dużo tematów do rozmowy. Kto całował się z kim i czy dalej są razem następnego ranka? Cześć. Cześć. Idealna para na porządę. Dzięki. O Jezus, słodziaki. Aaa, zakochani są wspaniali. Szczęścia mi śni, szczęście. Dzięki. Słodcy jesteście, powiem wam. Dobra, wiesz co, ja muszę już na lekcję, to... Tak, naprawdę. Pasują do siebie. Dawno nie widziałam takiej dobranej pary. Cudowne. Ten chłopak na rowerze to właśnie Staszek i to on wczoraj całował się z Nikolą i to wcale nie trochę. Oni całowali się pół wieczoru, ale potem Staszek całował się z Mariną z trzeciej klasy. O, rekt! Ale to nie był finał. Rekt! Rekt, Boże! Bo potem całował się jeszcze z Jolką. Rekt! Rekt! Ten Staszek przypomina mi mnie, zdecydowanie mi mnie. Ja też byłem taki troszeczkę taki kobieciarz w liceum, nie chwaląc się. Tak, ja znam problemy Staszka, tak. Też posiadałem dwa seks. Ja bardzo lubię dwa seks. Mam nadzieję, że kiedyś w życiu będę miał trzy seks. No i rozumiem, że facet jest przystojny, że dziewczyny do niego lgną, ale dla mnie to za bardzo cwaniakuje. Staszek i Nikola byli główną atrakcją imprezy. No ale potem, jak Nikola poszła, Staszek zdecydowanie przesadził. Ja już po takim czymś bym się w szkole nawet nie pokazywała. Dlaczego omijają nas te fajne fragmenty w tym serialu? Przepraszam bardzo, no co mi obchodzi, co oni robią w tej szkole? Mam to gdzieś! A, bo serial nazywa się cały, że pierwsza klasa, że to w szkole jest... Nieważne! Ja chciałbym zobaczyć tą imprezę! Fajnie tam musiało być! Ja też chciałbym zostać zaproszony chociaż raz! Siema, stary! Cześć! Ty, to ty w końcu jesteś z Nikolą czy z Sabiną? Z oboma. Sabina to moja ostatnia dziewczyna. Jest w innej klasie. I kurde, teraz muszę z nią zerwać. No to zrób to jak najprędzej, bo jak ona się o tym dowie, to wpadnie w niezły szał. Wiem, no dzisiaj się z nią spotkam. No ja mam nadzieję. Wiesz co, ja się zachowam jak dorosły. Właśnie do niej piszę SMS-a, zaś zrywam. Kurde, no znowu się rozładował. Stary, ten telefon to już prehistoria. No właśnie miałem to powiedzieć, przecież to jest jakaś stara Nokia, czy inny Sony Ericsson. Jezus Maria. Co za zło. Ale mam nadzieję, że nie zerwiesz z nią przez SMS-a. Nie no, co to, szalałeś? Według mnie to jest rozsądne podejście. No spotkam się z nią i załatwię to jak facet. No, dobrze. Kurde, muszę przecież wysłać SMS-a. Cię zepsuł. Szkur. Muszę się z nią dzisiaj spotkać wieczorem i zerwać, bo takie SMS-owe rozstania to nie w moim typie. Pamiętam, że moja była kiedyś się ze mną tak rozstała i do tej pory mnie to wkurza. Generalnie Stasiu ma godność i honor i szanuje kobiety, dlatego nie chce z nią zerwać przez SMS-a. Spoko, rozumiem to. Quality mężczyzna. No ale jednocześnie Stasiu, który szanuje kobiety, ma do nich szacunek i w ogóle, całował się z trzema w ciągu jednej imprezy, w ciągu godziny. Po szkole Staszek ma randkę z Sabiną. Cześć, kochanie, stęskniłeś się? Cześć. O Jezu. Cześć, mama. Co tam, słuchaj? Wiesz, znowu nie odpisujesz mi na SMS-y, o co chodzi? No bateria mi padła, no jak zwykle. Bateria ci padła znowu. Dobra, wiesz co, musimy porozmawiać. Dobra, świetnie, ale najpierw mam coś dla ciebie. Zobacz, otwórz, musisz po prostu... O! No co to jest? Zobaczysz, to się dowiesz. Wow, ja. Super, nowy telefon, dziękuję! Przyda mi się do pisania SMS-ów z moją nową dziewczyną. A, no tak, bo ja z tobą zrywam, sorry. Ale telefon zatrzymam! No, słuchaj, może nie jest nowy, bo to jest mój stary smartfon, ale mam nadzieję, że teraz zaczniesz mi w końcu odpisywać. Nie będzie ci się co chwilę rozładowywał. No i będzie fajnie. Świetny jest, naprawdę. Podoba ci się? Piękny! To jest ten cały smartfon, no nie? On ma multitasking, prawda? Będę mógł pisać z pięcioma dziewczynami naraz! Kurde, to zerwanie mi nie wyszło tak jak chciałem. Bo jakim trzeba być idiotą, żeby zrobić coś takiego, gdy ktoś daje ci taki prezent? Nie miałbym z tym problemu. A, że idiotą trzeba być. No tak, to by się zgadzało. Nadal nie mam z tym problemu. Staszek jest jedyną osobą, która jeszcze nie ma smartfona. Na początku uważałam to za coś zabawnego, jednak teraz jest to irytujące, bo jest ciągle poza moim zasięgiem. To co, idziemy? No jasne. Chodź.
Ej, ale ta dziewczyna nie dała mu ładowarki do smartfona. A, bo to jest najnowszy iPhone 12, one bez ładowarki teraz przychodzą. Okej, już rozumiem. Smurt. Cześć. Hej. Siemano. Ty, przecież pisałem ci, że pierwsze lekcje są odwołane. Tak? No co ty? No, wysłałem ci chyba z 20 SMS-ów. Kurde, miałem wyciszony, sorry. Nowy telefon? Wiesz co, tak. Tata mi dał, bo kupił sobie nowy. To super, będziemy razem pisać na fejsie. Ja po takim tekście już bym tą dziewczynę rzucił. Nie tak, że miałem kiedykolwiek dziewczynę i żebym mógł kogoś rzucić, bo nie mam kogo, ale bym rzucił. Możemy pisać na fejsie. Będziemy sobie naklejki wysyłać. No nie, fejs to nie dla mnie. W sumie to dobrze odwołali lekcję, bo w sumie mamy luz, ale jakbym wiedział wcześniej, to byśmy się chociaż wyspali. Holy fucking shit, dlaczego ta dziewczyna w koszuli w kratkę ma ze 30 bransoletek silikonowych na łapie? Czy ona obrabowała fabrykę z silikonu, czy coś? Ale byś się ze mną nie zobaczył. No fakt. Chodźcie na lekcję. No. Do zobaczenia. Miłość. Cześć. No, jak poszło? Ale co? No, zerwanie z Sabiną. No, powiem ci, że no nie bardzo. Byku, dała mi telefon, jak chciałem z nią zerwać. Ja teraz tak pomyślałem, że jak ja następnym razem będę chciał z nią zerwać, to co mi wtedy da? Telewizor? Auto? Trzeba to sprawdzić. Ale jak nie bardzo? No, telefon mi dała. Miałeś z nią zerwać, a przyjąłeś od niej telefon? No, co miałem zrobić? No, miałem z nią zerwać, jak mi telefon dała, no, patrz jaki super. Miałeś nie przyjmować. No ale no, tak wyszło, no. Będziesz teraz z dwoma dziewczynami chodził? No tak, no jakoś to ogarnę. No dobra. W dni nieparzyste będę z tą się spotykał. Pamiętajcie, plan chodzenia z dwoma dziewczynami zawsze dobrze się kończy, absolutnie zawsze. Siadam. Cześć, Staszek. No cześć. Będziesz na imprezie? No będę. A ty? No oczywiście. Dobra. Parzyste z Nikolą? Nieparzyste z Sabiną? Co on sobie myśli? Pogrywać tak z dwiema dziewczynami naraz? Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. I właśnie dlatego, Adam, żadnej dziewczyny nie masz. Żadnej. A i może dlatego też, że masz 1,20 m wzrostu. Dziewczyny podobno na to jakoś tak mocno patrzą. Adam trochę jak Borbob TV chyba. W kolejnych dniach Staszek odkrywa, że nie tak łatwo chodzić z dwiema dziewczynami jednocześnie. Cześć, kochanie. O, cześć, cześć. To co? Jakie plany na dzisiejsze popołudnie? Nie, na dzisiaj? Wiesz co, no... Słuchaj, ta druga dziewczyna, z którą się spotykam, dała mi smartfona, więc no rozumiesz. Jak chcesz mnie zatrzymać, powiedz mi, co masz mi do zaoferowania, dziewczyno. Pokaż mi swoje towary. Poniżej samochodu nowego nie schodzę. No, a nie możemy jutro, naprawdę? Ja nie mogę. No dobra, no to coś wymyśl. Tak? Wymyślisz? No super. Wiesz co, ja lecę na lekcję, bo zaraz będzie zanek, to papa. Pa. Porażka. Teraz muszę odwołać randkę z Sabiną, ale w topa. Siema, stary. O Jezus Maria, ten chłopak ma koszulkę z napisem Osaka. To trochę nieczułe, typiarzu, co? Trochę nieczułe. Co, jutro przyjdziesz z koszulką z napisem Nagasaki? Nie wolno się śmiać z Nagasaki i Hiroshimy, okej? Okay? Tam K-pop powstał. Jezus Maria, teraz K-popiary się po prostu oszaleją w komentarzach. Ej, mam sprawę, uważaj. No, mów. Potrzebuję 3 dychy pożyczyć. 3 dychy? Na co ci 3 dychy? No na kino dzisiaj z Nikolą idę, a jutro z Sabiną. No, powiem ci, że drogie masz to hobby. No trochę, no oddam ci, na serio. No dobra. Masz. Obie kocham, więc no jakoś muszę sobie radzić. Witaj, Staszek, w klubie! Niestety niektórzy nie mają tyle szczęścia, że mają dwie naraz. Niektórzy żadnej nie mają, wiesz, Staszek? Dlatego, że ty wszystkie zabrałeś innym. Wszystkie zabrałeś! Z iloma się spotykasz? 40 teraz! Staszek, ja cię... Cześć! O, cześć, gotowa na film? Tak. To super. A jakieś może lody najpierw? A co tutaj się dzieje? Staszek? Kim ona jest? Wiesz co, Sabina, przyjdź wieczorem do ciebie. Co wieczorem? Co ty mi mówisz w ogóle? Co ty chcesz, no ja... na mnie? Czemu mnie pchasz? No my do kina idziemy. Co? Idziesz z nią do kina? A co ze mną? Kim ty jesteś? Ja jestem jego dziewczyną. A ja miałam z nią zerwać. Co? Co? Ja jestem jego dziewczyną. Staszek, czy ty... Ty jesteś jakiś nienormalny. Ty jesteś dwulicowym kłamcą. No nie, bo to jest moja... Masz dwie dziewczyny w tym samym czasie i ze mną się umawiasz, po czym umawiasz się z nią? To po to były te SMS-y, tak? No jakie SMS? To był do niej, nie do mnie. Idziemy do kina. Poczekaj, co ty mówisz? Do kina. No tak. Z nią. No a tak. Ja? Chcesz ze mną zerwać? No tak. Weź ty się zastanów może. Bo zatem daj mi mój telefon. Ale muszę coś posłuchać. Co? Daj mi to. A
ja cię kochałam. Całowaliśmy się 3 minuty na imprezie. Kochałam cię, Staszek. To była miłość. Zrujnowałeś wszystko. Jestem na niego mega wściekła. Chodził ze mną i umawiał się z jeszcze inną. Ciekawa jestem, jak długo miał zamiar to ciągnąć. Zauważyłam, że Staszek ostatnio inaczej się zachowywał. Był troszeczkę rozkojarzony i miał dla mnie mniej czasu. Już teraz wiem dlaczego. Co za dupek! Okej, okay. Okej. Okay. Następny dzień. Staszek chce jak najszybciej zapomnieć o Nikoli i Sabinie. Ale inne dziewczyny też mają go za dupka. Czuję, że będę miał dzisiaj najlepszy dzień. Jakaś nowa laska to najlepsze, co mogłoby mnie dzisiaj spotkać. Mam wrażenie, że najlepsze, Staszek, co by cię mogło spotkać, to wyhodowanie kręgosłupa moralnego. Just saying. Cześć, Natalia. Ty widziałeś starocy chodzi? Tak, sia, patrz. Co? Co to jest? Co za suka? Powiem ci, że zasłużyłeś sobie. No ależ tak? No, dwie dziewczyny naraz jednak. Wow. Ta szkoła, cała szkoła ma szczęście, że Staszek odpalił tylko 3% swojej całej mocy. Jakby 100% odpalił, z całym miastem by się umawiał. A oni to kręcą w Warszawie. No dobra. Naraz, tak. Nikola zna wszystkie dziewczyny w szkole, a więc wszystkie musiały to widzieć. Masakra. Nigdy nie ufałam temu Staszkowi i teraz wszystko jest jasne. Dobrze, że Nikola pokazała, kim naprawdę jest. I on jest teraz na nią wściekły. No cóż, jego problem. Okej. No ale dobrze. Jak ze Staszkiem zerwały dwie dziewczyny, to te dwie dziewczyny są znowu wolne. I wróciły do puli, panowie. Bierzcie się za nie. Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemów rośnie sto, samotność ciężki los. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dziękuję wam serdecznie, napiszcie mi w komentarzu, że mnie kochacie. Co byście napisali, że mnie kochacie, by było fajnie. Do zobaczenia! Ten beat jest kradziony.